też wspomnieć o tym, że jutrzejsza Noc Muzeów Cieszyńska została poświęcona osobie księżnej Elżbiety Lukrecji, ponieważ dokładnie jutro mija 370. rocznica jej śmierci, kiedy księżna o godzinie 17 po południu odeszła w obecności swojego syna Ferdynanda Jana Lichtensteina, najpewniej w jednej ze swoich kamienic przyrynkowych, w tej swojej rezydencji przyrynkowej, w której spędziła ostatnie lata życia po tym, jak jej Szwedzi i Austriacy zrujnowali zamek. Więc jest to dobra okazja, szczególnie teraz, kiedy Piastowie znowu są tak nośnym tematem tutaj w Cieszynie, kiedy tak do nich sięgamy i odwołujemy się. Zatem jest to okazja, żeby mówić i przypominać o Piastach. Nie tylko w Muzeum Śląska Cieszyńskiego będą poświęcone wydarzenia księżnej Elżbiecie Lukrecji, bo jest wystawa, będą w trakcie Nocy Muzeów prezentacje i opowieść o tym wspaniałym kabinecie, który przypisujemy ostatniej piastowni cieszyńskiej, ale będzie też spacer, który poprowadzi Władek Żagan śladami księżnej Elżbiety Lukrecji, który tutaj w muzeum się zakończy, ale również Muzeum Protestantyzmu będzie z tej okazji, na tą okazję, na tą okoliczność pokazywać wpis księdza Jana Prawianusa o śmierci księżnej Elżbiety Lukrecji, czyli takie świadectwo z epoki komemoratywne poświęcone księżnej. Także księżnica cieszyńska zaprezentuje przedmioty związane z osobą księżnej Elżbiety Lukrecji, a przecież zbiory księżnicy są bardzo bogate. Znajduje się tam korespondencja księżnej. Jest też, drodzy Państwo, najmniejsza książeczka w zbiorach księżnicy, czyli modlitewnik, 15-wieczny modlitewnik, który także jest przypisywany jego posiadanie księżnej Elżbiecie Lukrecji. Modlitewnik pochodzi z kolekcji księdza Leopolda Jana Szersznika. Natomiast chciałbym podziękować przy tej okazji uprzejmości księżnicy cieszyńskiej. Tam będzie oryginał, ale u nas jest faksimile owego modlitewnika. Myślę, że uzupełnia naszą narrację dzisiaj na wystawie. Wreszcie, Szanowni Państwo, chciałbym też, bo ten dzień dzisiaj jest wyjątkowy również z tego powodu, że przypada święto muzealników, zatem chciałbym, drodzy Państwo, przede wszystkim złożyć życzenia moim koleżankom i kolegom z pracy. Mam ten zaszczyt z nimi pracować, obserwować ich co dnia, więc podziwiam ich profesjonalizm, ich pasję i życzę im wszystkiego najlepszego. Życzę im przede wszystkim satysfakcji z tej pracy, którą wykonujemy. I te życzenia kieruję również do koleżanek i kolegów z innych muzeów, którzy dzisiaj przybyli tutaj na to otwarcie. Jest to nasze święto, więc cieszmy się mimo tego, że ten dzień jest też dla nas, tak jak powiedziałem, dniem refleksji.